Olbrzym, autor, Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Usłyszała zgrzyt zamka. Uniosła powieki, Jokai stał w drzwiach i przyzwyczajał oczy do mroku. W ręku trzymał pogrzebacz, rozchylił wargi. I odsłonił zęby. W uśmiechu nie było wesołości. Ten uśmiech nie pasował nawet do jego twarzy. Był przylepionym grymasem kogoś zupełnie innego. Jokai ruszył w jej kierunku, chwiejąc się i potykając, jakby głębia piwnicy jednocześnie go wciągała i odpychała. Nie zapalił lampy naftowej. Przymocowany drutem do pogrzebacza krzyż pulsował piekielną pomarańczową poświatą. Krzyż był niegroźny, kiedy wisiał nad drzwiami w kuchni, ale Jokai zamienił go w narzędzie tortur. Nauczyła się rozdzielać życie na sekundy. Nie myślała o tym, co było i o tym, co będzie. Te sekundy, zanim przytknie rozpalone żelazo do jej ciała, były przyjemnością. Chłonęła te sekundy. To dla nich żyła. Jokai sądził, że zwlekając bólem. Wywołał niej strach. Mylił się. Dawał jej tym powód do życia. Nie czuła już strachu przed bólem. Strach zabierał radość chwili, a ona potrzebowała radości. Nie mogła jednak tego okazać. Jokaj na nią patrzył, a ona przywołała na twarz grymas przerażenia. Jej twarz, jej ciało, i ona to były oddzielne byty. Twarz i ciało. Odłączyły się od niej już dawno temu. Anna była od nich niezależna, ukryta gdzieś w środku, nieuchwytna. Wiedziała, że niedługo zacznie się trząść, a na górnej wardze schropli się pot. Ciało spuchnie od bólu, łańcuch napnie się, a sznur wbije się w skórę. To było pewne. Ból zawsze nadchodził, ale przed nim zazna kilku sekund ciepła. Nawet gdy będzie błądził rozpalonym żelazem tuż nad jej nagą skórą, ona będzie liczyć sekundy przyjemności. Pulsujące od krzyża ciepło przeniknie jej zmarznięte ciało, i to będą chwile rozkoszy. To będzie rozkosz, sekunda po sekundzie, aż do momentu, kiedy żelazo zetknie się z ciałem. Tylko dwa. Szepnął. Zbliżając usta do jej ucha, tak jak obiecałem, tylko dwa razy ja nie łamię biednic. Zamknęła oczy. Jego ciepły oddech na płatkach uszu też był przyjemny. Wierzyła mu tylko dwa razy, nigdy nie kłamał o bólu. Mogła być pewna, że przytknie krzyż jedynie dwa razy. Może mówił prawdę. Bo dochodziła do głosu ta część jokai, która go od niej odpychała, ta część, która patrzyła na to wszystko jak pasażer. A więc znowu dwa razy, ale przedtem sekundy przyjemności. Napięła mięśnie brzucha, ciepło potężniało i zmieniało się w żar, zacisnęła powieki. Sznur odciął dopływ krwi, nogi zdrętwiały chłonęła sekundy bez bólu. Yokai położył dziwnie chłodną dłoń na jej karku, Zacisnął palce, jeden po drugim. Ciii. Wysyczał i pogłaskał ją po głowie. To już nie mówił tamten, który chciał uciec z piwnicy, ale mówił ten drugi, do którego należał zwierzęcy uśmiech. Będzie boleć, wiesz, że to będzie bardzo boleć, ale potrwa tylko chwilę. Potem będzie tylko parzyć, ale chłód kamieni ci pomoże. Dlatego tu jesteś. Zimne kamienie pomogą. Ciepło krążyło nad skórą, zmieniając się w żar, a potem znowu w ciepło. Za każdym razem, gdy buchający gorącym krzyż zatrzymywał się w jednym miejscu, wstrzymywała oddech. Udo, krzyż dotknął uda. Szarpnęła się i wygięła kręgosłup, wypinając brzuch w górę. Krzyż palił, palił coraz bardziej. Czuła swąd zwęglonej skóry. Zabrał pogrzebacz, ale ból nie zniknął. Zaczął pulsować i pulsować. Usłyszała westchnienie Jokai, jakby uchodziło z niego powietrze. Spojrzała mu w oczy. Jego twarz zwiotczała. Joka i zatoczył delikatnie paznokciem krąg wokół oparzeliny. Znowu zbliżył do jej ciała krzyż i, nie czekając ani chwili, przyłożył go do brzucha pod pępkiem. Zobaczyła, unoszący się nad skórą dym, docisnął mocniej. Wierzgnęła. krzyknęła. Trzy sekundy trwały dla niej o wiele dłużej niż zwykle zabrał pręd. Ciało pulsowało, Anna oddychała ze świstem. Niedługo się zagoi, szepnął jej w ucho uspokajająco, wstał, skrzypnęły przy tym skórzane buty. Dwie pulsujące bólem oparzeliny wydzierały sobie uwagę Anny, ale to był problem ciała, a nie jej problem. Ona może odpocząć, będzie już lepiej nagle znowu ból kłamał łydka tuż pod kolanem zacisnęła zęby raz dwa trzy odliczała wstrzymując oddech ale krzyż ciągle palił cztery pięć sześć rozpalone żelazo topiło jej ciało i zbliżało się do kości nie to nie był żar to yokai wgryzał się zębami w jej mięśnie a potem odrywał i wypluwał okrwawione ciało. Czuła żrący kwas w żyłach, rozlewał się w łudach, łydkach i ramionach. Szarpnęła się, wygięła, otworzyła usta do krzyku, ale wydobył się z niej tylko triumfujący rechot Jokai. Jesteś moją córką, śmiał się, a po brodzie i szyi ciekła mu krew. Nie miał już pogrzebacza. Nad ich głowami zapaliło się słońce. Jokai położył się obok niej na podłodze piwnicy i zaczął nucić jakąś melodię. Obok usłyszała inne głosy. Dochodziły z daleka, z zamgły. Podaj jej jeszcze dwa miligramy, bo się budzi! Ile mam czekać? Rusza mi się na stole! Trzymaj ją do cholery, bo zerwie zaciski ich dreny! Kurwa mać! I nagle głosy odpłynęły. Nawet pieśń Jokai ucichła. Ale najbardziej cieszyło ją. Że odszedł ból, ból odszedł zupełnie. Anna próbowała unieść się na łokciach, ale zatrzymały ją parciane pasy. Była przywiązana do łóżka. Spojrzała otępiałym wzrokiem na skrępowane nadgarstki. Wygięła grzbiet i podsunęła się bliżej wezgłowia łóżka. Miała plecy mokre od potu. Oparła tył głowy o białe, metalowe pręty i rozejrzała się. W sali stało sześć łóżek. Rozpoznała kasjańską i rota. Znała to pomieszczenie. To tu obudziła się po próbie krzyżowej. Teraz jednak nad każdym z łóżek świeciły się monitory z pulsującymi wykresami. A po prawej stronie ze stojaków zwisały przezroczyste worki kroplówek. Z każdego worka. Mętny płyn spływał wężem do zamontowanych na nadgarstkach węflonów. Oprócz pacjentów na sali było jeszcze dwóch mężczyzn. Na środku stał starzec z krzeczastymi brwiami, z pięściami ukrytymi głęboko w kieszeniach poszarzałego lekarskiego kitla. Anna znała go. Tak, znała, ale nie mogła sobie przypomnieć jak się nazywał. Drugim z mężczyzn był nawrócki. Stał wyprostowany pod drzwiami i patrzył w punkt zlokalizowany gdzieś na ścianie nad Kasjańską. Starzec powiódł wzrokiem po okranach monitorów wiszących nad każdym z łóżek i zmarszczył brwi. Panie Nawrocki, wydaje mi się, że wszyscy są przytomni, ale czy mógłby pan sprawdzić? Głos starca w Kitlu wydawał się annie roztrzęsiony. Jakby jego właściciel czegoś się bał. Nawrocki zamienił kilka słów z każdym pacjentem. Gdy podszedł do Anny, spojrzał jej w oczy i zapytał o nazwisko. Odpowiedziała. Wtedy wrócił na swoje miejsce pod drzwiami i skinął głową w stronę pora. Wszyscy są przytomni potwierdził. Proszę Państwa, starzec otrząknął i zaczął mówić nerwowo i szybko. Jakby chciał mieć już to wszystko za sobą. Wygładził na piersi wygnieciony materiał Kitla. Macie prawo znać rezultaty pierwszej fazy. U żadnego z Was nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na niepowodzenie albo jakiekolwiek komplikacje. Wszystko, co odczuwacie, jest niestety nieuniknioną konsekwencją naszych działań. Niektórzy z Was mogą czuć się zdezorientowani, mieć zaniki pamięci lub odczuwać niedowłady kończyn, mdłości, napady gorąca i paniki. To wszystko konsekwencje różnego rodzaju środków przeciwbólowych i innych leków. To będzie trwało jeszcze przez kilka godzin, ale, ale potem ustąpi, bo wyłączymy wiele substancji skroplówek. Nadal będą jednak podawane środki przeciwzapalne, wzmacniające i immunosupresyjne. — I co potem? — rozległ się basol Gierdarota. Potem starzec w kitlu przełknął silnę. Potem zacznie się ból. Ale sierżant Junker zapewniał, że jesteście tego świadomi. Zapadła cisza. Anna przypomniała sobie, kim jest ten stary mężczyzna. Nazywał się Por. Profesor Henryk Por. Zabieg pierwszej fazy składał się z trzech etapów. Kontynuował Por. W pierwszym etapie dokonaliśmy ekstrakcji włókien mięśniowych. Zostały one pobrane tylko w takim zakresie, by w połączeniu z materiałem schodowli z tkankowej starczyły za surowiec do budowy egzomięśni. Zbogacimy je w kieszenie glikogenowe, połączymy i w drugiej fazie zaszczepimy tuż przed nałożeniem mapy. Mięśnie zostały usunięte w taki sposób, by umożliwić jak najszybsze odbudowanie utraconej tkanki, chociaż nie będziecie musieli uzyskać stanu przed yy, ekstrakcji. Trenowano was celowo, by uzyskać przerost. Profesor przerwał, bo Tomasz Chlaszkę zaśmiał się krótko. Do kości kończyn i miednicy, kontynuował Por, ignorując Chlaszkę, przymocowaliśmy bolce dla późniejszego umocowania egzomięśni i AP. Nie, teraz nie widać tych bolców, bo obecnie wystają niewiele poza linię ciała. Zrobiliśmy to już teraz, żeby budowane na nowo mięśnie od początku zaadaptowały się do nich i wytworzyły ochronną błonę. Jeżeli tego nie zrobią, to zawsze będziemy mogli to skorygować, ale z tym nie powinno być problemu. Anena wyciągnęła przed siebie ramiona. Poczuła ból, jakby ktoś wbijał jej pod skórę igły. Od łokci aż do pach, ramiona były ściśnięte elastycznym bandażem. Uniosła kołdrę i zauważyła bandaże na obu nogach. Na zewnętrznej części ud rozlewały się powoli brązowe plamy zaschniętej krwi i ropy. Podniosła głowę. Zauważyła, że por przestał mówić. Pozostali też w milczeniu oglądali swoje ciała. Nie wyczujecie niczego, bo jest głęboko pod opatrunkiem, mówił dalej profesor. Za kilka dni. E, nie, e, proszę nie zajmować, krzyknął. I podszedł do Alicji, bo uczyniła ruch, jakby chciała zerwać bandaż, złapał ją za nadgarstek. Była tak osłabiona, że nie potrafiła się wyswobodzić z uścisku starego mężczyzny. Nawrocki oderwał plecy od drzwi i unieruchomił również drugą rękę kasjańskiej. Słuchaj profesora, bo ściągnę pasy tak, że nie będziesz mogła nawet podłubać w nosie, zagroził. Alicja posłała mu nienawistne spojrzenie, ale ustąpiła. Profesor Por wrócił na środek sali, ale jeszcze długo nie mógł chwycić poprzedniej myśli. A e, tak, zamruczał po namyśle. Umieściliśmy bolce na kościach piszczelowych, udowych, łokciowych i ramiennych. Razem 24 punkty. Są mocno umocowane, więc przez pierwsze dni możecie czuć dyskomfort, ale nie ból. Razem ze sztywnym pasem biodrowym i nakładanym barkowym. Stworzy to doskonałe zaczepy dla egzomięśni. To był najbardziej inwazyjny, ale stosunkowo najprostszy etap zabiegu i jestem spokojny, że wszystko zrobiliśmy jak należy. Jego głos był już pewny i donośny. Kolejnym etapem było wszczepienie pasa biodrowego. Został on połączony z misą miednicy i kręgosłupem. Osiem grafiksowych bolców, takich samych jak w kościach kończyn. One są doskonale tolerowane przez układ immunologiczny, więc nie mam o nie obaw. Bardziej niepokojący jest porost bolców skórą, ale to się okaże za kilka lub kilkanaście dni. Anna dotknęła grafiksowego pasa. Trzymał się sztywno. Wciągnęła brzuch i wcisnęła palce dłoni między ciało i grafiks. Wyczuła, że w tym miejscu pas jest cienki ledwie pięć centymetrów i szeroki na siedem. Miał zaokrąglone krawędzie. Uniosła biodra i pomacała go z tyłu. Tam było wiele szerszy i grubszy. Pas biodrowy, kontynuował Por, kiedy znowu nastała cisza. To centrum całego AP. Na nim będzie się wszystko opierać, pod względem mechanicznym i neurologicznym. To do niego będą przyłączone części pancerza, ale jego główną funkcją jest ochrona przedłużonego rdzenia kręgowego zo płuco serca, za żołądka. Na razie ich tam nie ma, ale kieszenie są już przygotowane. Anna poczuła ciepło rozlewające się po podbrzuszu. Ciepło wznosiło się wyżej aż do szyi, uspokoiła oddech. To leki. Ból zelżał. Ostatnim etapem zabiegu było umieszczenie w centralnej kieszeni pasa ze spoloniowego przedłużonych nerwów rdzeniowych ze splotu ramiennego i splotu krzyżowego. Przedłużenie splotu ramiennego biegnie pod skórą w przystosowanej do tego zadania grafelowej rurce, więc niech was nie zdziwi blizna i lekkie zgrubienie wzdłuż kręgosłupa. Będziecie to czuć jak taki długi, cienki tłuszczak. Tutaj też nam się wydaje, że wszystko odbyło się zgodnie z planem. Udało się naczynić wyściółkę pasa biodrowego na tyle, by podtrzymać nerwy, a połączenie z rdzeniem wydaje się również u wszystkich funkcjonować prawidłowo. Jednak dopiero kolejna procedura pokaże, czy będą one w pełni współdziałać z egzolujęśnieniem. To jednak dopiero za 7 do 10 dni. Do tego czasu będziecie wypoczywać. Będziemy też was obserwować, by reagować na nieprawidłowości. Chciałem was jednak ostrzec, że wyłączenie skroplówek środków przeciwbólowych odczujecie bardzo szybko. Najprawdopodobniej będzie to ból fantomowy, związany z nerwami rdzeniowymi, które są otwarte na egzomięśnie, których jeszcze nie ma. Habituacja powinna złagodzić ten ból. Dobra kontrola funkcjonalna może go wykluczyć w jeszcze większym stopniu. Będziecie mieli czas, by zastosować nauki sierżanta Junckera. Ból będzie u każdego inny. Może to być rwanie, miażdżenie, pieczenie, pulsowanie, skręcanie i wiele innych. Najczęściej jest niezwiązany z jakimkolwiek miejscem na ciele, ale bywa także wędrowny. Anna przestała słuchać, ale Por i tak skończył wkrótce swój wykład i zaczął odpowiadać na pytania sznurowskiego. Nie chciała tego słuchać. Ułożyła się na wznak, w pozycji, w której zawsze zapadała w trans. Wiedziała, że trzeba wypocząć, zanim pojawią się pierwsze fale bólu. Zamknęła oczy. Po trzech kolejnych minutach nie słyszała już nic poza własnym oddechem. Cały ten system nie jest skonstruowany ze skomstwa, czy też po to, by uciskać masy powiedział Henryk. Anna widziała z łóżka jego obrośniętą, szczeciną, szczurą twarz. Zbudował z poduszek legowisko. I teraz spoglądał na resztę, jak monarcha rozparty na tronie. Anna nie słuchała go uważnie, ale też nie ignorowała jego słów. Wiedziała, że to jest jego sposób na ból. Musiał zająć czymś umysł, wplątać się w dyskurs, wtedy zapominał. Sznurowskiemu rzadko przerywano, i to, co miało być dyskusją, przeradzało się zazwyczaj w monolog. Spojrzała na szafkę, na której leżała taca z obiadem. Nie była głodna, chociaż powinna. Posiłki innych również stały nietknięte. Brak apetytu nie był wyłącznie jej problemem. To jest hodowla, kontynuował Sznurowski. To tak jak mrówki hodują mszyce, żeby z nich spiać sok, tak samo bielcy spijają sok z modłowców. Mrówki i bielcy mogłyby żyć bez mszyc i modłowców, ale to by było życie bez smaku. A czy modułowcy narzekają? Teraz to im się zdarza, coraz częściej, ale wcześniej? Każdy ma co jeść i gdzie mieszkać. Każdy jest o wiele bezpieczniejszy niż na zewnątrz. Mamy u nas ideę dochodu podstawowego, z którą romansowała Skandynawia na początku XXI wieku. To bardzo sprytne ze strony Dawidowskiego. A kto to ten Dawidowski? Przerwała Alicja leżała na łóżku naprzeciwko Anny. Była odwrócona twarzą do ściany, więc jej głos był przytłumiony. Anna miała wrażenie, że od kiedy zabrali im kroplówki, Kasjańska czuła się gorzej niż inni. Dawidowski to komisarz do spraw ekonomicznych bardzo ważna persona w Radzie Olbrzyma wytłumaczył chętnie Henryk. Zadowolony, że ktoś zainteresował się tym, co mówi. Ryszard Dawidowski, tak on się nazywa. To on podobno skonstruował cały system punktowy, jego teoretyczne podstawy, stworzył idealne w naszych warunkach połączenie komunizmu i kapitalizmu. Tak, ja na swoje potrzeby nazywam to, co mamy w modułach, komutalizmem, ciągnął Henryk. Komutalizm ma tylko dwa cele. Pierwszym jest przeciwdziałanie rozruchom w modułach. Robi się to kilkutorowo. Po pierwsze, pozwala się ludziom nie wykonywać pracy. I tak, Dostają wtedy żywność z tego samego gara, co pracujący. Wbrew pozorom, nie jest to takie kosztowne. Wytworzenie żywności generuje głównie pracę dla samych modułowców, nie uszczuplając zasobów białych. Wydawałoby się, że nikt nie będzie w takim razie pracował. Nic z tych rzeczy. Dawidowski zna naturę człowieka. Ludzie mają tendencję do tworzenia warstw, i zawsze jedni chcą być lepsi od innych. Wiele społeczeństw kapitalistycznych i komunistycznych było na tym zbudowanych, na przechodzeniu z jednej warstwy do drugiej. W bogatych społeczeństwach sprzed epidemii też tak było. Każda warstwa dzieliła się na kolejne warstwy, a odróżniały się one jedynie detalami, które jednak w świadomości ludzi były nieprzekraczalnymi barierami. Przed tysiącami lat warstwy były wręcz różnymi gatunkami ludzi. Warstwy różniły się stopniem wolności, dostępem do informacji i możliwościami edukacji. W XXI wieku zdeterminowana jednostka mogła osiągnąć swoje cele tysiąckrotnie łatwiej niż w wieku XX i milionkrotnie łatwiej niż w wieku XVIII, a wyznacznikami warstw stały się głównie pieniądze. W modułach Dawidowski wykorzystał kapitalistyczny żyroskop społeczny, tworząc warstwy. Wiedział on doskonale, że różnice nie muszą być ani odczuwalne, ani nie muszą generować kosztów muszą być tylko widoczne. To tak, jak handel z plemionami w Afryce za szklane korale biali dostawali kość słoniową, złoto i niewolników. Nie pierdol głupot, sznurowski <kluski> — wystękała Alicja. Odwracając się w jego kierunku, miała zmarszczone brwi i zaciśnięte zęby. Ludzie w modułach żyją przecież robaki. Ta uwaga nie zawiera żadnego argumentu ad meritum i wzywa jedynie do zakończenia mojej argumentacji. W dodatku jest sformułowana wulgarnie, co trzeba zakwalifikować jako atak ad at homini, więc zmuszony jestem pozostawić ją bez odpowiedzi, powiedział Henryk uprzejmie. Ludzie w modułach. Żrą robaki, a biali jedzą prawdziwe mięso i owoce, skonkretyzowała zarzut Alicja. Różnice są więc i widoczne, i odczuwalne. Ależ ja się z tym zgadzam, powiedział Henryk. Biali są w większości poza systemem. To arystokracja naszego wynaturzonego społeczeństwa. Ich nie obowiązują reguły, które są w modułach to w modułach ludzie dzielą się na warstwy. W naszym klubie arystycznym w modułach była, a może nawet jeszcze jest, osoba, która badała warstwie naszego podziemnego społeczeństwa i wydzieliła ich 27. Nawet gębole dzielą się na trzy kasty i członkowie tych wyższych nie chcą przystawać z niższymi. Nasz badacz udowodnił, że 10 warstw było wydzielonych odgórnie przez manipulację Dawidowskiego, a reszta utworzyła się samoistnie. Taki jest oto potencjał rozsadzający ludzką solidarność, a wszystkie różnice są przy tym tak nikłe, że aż śmieszne. Na przykład warstwa najmniej wykwalifikowanych robotników fizycznych dzieli się na podwarstwy tylko i wyłącznie z powodu koloru kombinezonu roboczego. Najtańsze i standardowe brązowe kombinezony są noszone przez warstwę najniższą. Brązowe kombinezony są dostarczane raz w roku razem z bielizną i butami. Można jednak dostać te kombinezony z identycznego materiału, ale ufarbowane na niebiesko czerwono i żółto. Dopłata to równowartość około 50 dniówki dla niebieskiego, stukrotność dniówki dla czerwonego i blisko 200 krotność dla żółtego. To nieprawdopodobne. Ale są ludzie, którzy pracują miesiącami, aby chodzić w kombinezonie ufarbowanym na żółto, tylko dlatego, że kosztują 200 dziennych stawek robocizny. A przecież cena tych kombinezonów nie ma nic wspólnego z kosztem ich wytworzenia. Kolory istnieją tylko po to, by rozwarstwić warstwy, których los jest identyczny. To samo jest w warstwie robotników wykwalifikowanych, mrów, niższych techników, techników i głównych techników, porządkowych podoficerów i porządkowych oficerów. Im wyżej idziemy, tym większa jest różnorodność elementów rozwarstwiających, ale mechanizm pozostaje identyczny. To już nie tylko kolor kombinezonu, ale również ozdoby, kosmetyki, dodatki do ubioru, a nawet używki. Wszystko to jednak jest dostępne za absurdalnie wygórowaną liczbę punktów, nie dając prawie żadnej użyteczności, poza statusem. To daje jedynie korzyści bielcom, którzy ustalają płace i ceny. Dawidowski chce wszystko zamknąć w ramach swojego systemu punktowego i wszelkimi sposobami stara się zdusić chałupnictwo i drobną wytwórczość. Powód jest bardzo prosty. Taka działalność pozwala osiągnąć status niższym kosztem, i dlatego jest ścigana i nieproporcjonalnie surowo karana. Oczywiście, system ma też luki, ale one zostały zaplanowane i zaaprobowane przez Dawidowskiego. Jedną z takich luk jest produkcja bimbru. Służy to dwóm celom po pierwsze daje możliwość odreagowania stresu i jest wytłumaczeniem dla niskiej i średniej długości życia. Ile to razy słyszało się komunikaty, że tylu i tylu zatruło się śmiertelnie bimbrem, ale tak naprawdę umarli na zwykłe suchoty, powikłania pogrypowe lub zapalenie płuc. Bimber i choroby weneryczne są wspaniałym usprawiedliwieniem dla systemu opieki zdrowotnej, który dla modłowców jest tylko ułudą. Ludzie, tak jak rosyjscy chłopi u Błuchakowa, nie chcą iść do szpitala, bo mało kto z niego wraca – Wolą sobie umrzeć spokojnie wśród swoich, i niestety mają rację, bo szpital dla mieszkańców modułów udaje tylko leczenie. System punktowy Dawidowskiego zagwarantował, że moduły nie wygenerują obciążenia dla kompleksu, ale będą źródłem siły roboczej, transportowej, mięsa armatniego, paszy dla zwierząt, ale przede wszystkim kobiet. Właśnie tych ostatnich. Nie są w stanie pozyskać w inny sposób, we współpracy z Klerem kształtują je tak, by były posłusznymi i bogobojnymi nałożnicami. Ale co z wnękami? Zapytał nagle klaszkę. To daje realną użyteczność i różnicuje ludzi. Tak, przyznał Sznurowski. Ale wnęki przyznają za posiadanie dziecka, a nie za punkty. Bez dziecka cena jest tak absurdalnie wysoka, że aż nieosiągalna. Tym bardziej, że ciągle ulega podwyższeniu. Oczywiście, mając dziecko, też trzeba coś tam dopłacić, ale to grosze w porównaniu do innych dóbr. No i jest szansa, że urodzi się dziewczynka, która już po 12 latach będzie bezcenna. Tutaj zauważcie pewną prawidłowość. Zobaczcie, jak wysoka dzietność jest utrzymana w Olbrzymie. My to szacowaliśmy. Jedna kobieta rodzi w modułach średnio czwórkę dzieci. Władza stymuluje rozmnażanie. Seks jest jedną z największych przyjemności w życiu modułowca, a rada Olbrzyma wraz z Kościołem zakazały jakiejkolwiek antykoncepcji. Wiele kobiet rodzi niemal co rok nie tylko ze względu na przywileje, jakie dają dzieci czyli mieszkanie, punkty za wychowanie ale przede wszystkim prawdziwą opiekę lekarską podczas ciąży i kilka miesięcy po niej. Wiele kobiet mówiło, że choroby, na które umierali ich mężowie, one, zachodząc w ciążę, przezwyciężyły w szpitalu dla ciężarnych w kilka dni. Tam dostawały diagnozę i leki. Żaden mężczyzna nie będzie tak traktowany. Niektórzy wysuwają również hipotezę, że tak zwane trzydniowe święta, czy to kościelne, czy też państwowe, które zdarzają się co kilka miesięcy, naraz we wszystkich modułach, służą właśnie rozmnażaniu. Zauważcie, że wszystkie te święta poprzedza szeroka akcja konfiskaty alkoholu. Wiadomo, zawsze ludzie gdzieś trochę ukryją, ale to nie jest tyle, żeby wszyscy chodzili pijani przez trzy dni. A jak pierwszego dnia popiją i potańczą, to drugiego i trzeciego kopulują. Widać to wyraźnie: dzieci rodzą się w modułach falami tak właśnie falami to jest niemal jak inseminacja krów. Anena odwróciła głowę. Nie chciała już słuchać dalej, perorującego z zapamiętaniem Sznurowskiego. Zamknęła oczy, próbując zasnąć. Rany pozostałe po ekstrakcji mięśni oraz miejsca, gdzie zamocowano grafiksowe bolce, przestały już być główną przyczyną bólu. Nie przeszkadzał już stan zapalny świąt w miejscach, gdzie bolce wystawały z ciała. Najbardziej uciążliwy stał się ból pochodzący znikąd. Pulsował nieustannie w dzień i w nocy, wypełniając wszystko wewnątrz i na zewnątrz. Ułożyła się na wznak i skupiła się na oddechu. Ochrypły zwierzęcy ryk wyrwał Annę ze snu. Otworzyła oczy i zobaczyła ciemność. Ból i zmęczenie sklejały jawę ze snem. Ale to nie ból ją obudził. To był krzyk. Ustawał tylko na chwilę, gdy ktoś łapczywie nabierał oddech. Nagle białe światło zastąpiło ciemność. Anna zamknęła natychmiast ukłute blaskiem oczy. Gdy je znowu otworzyła, zobaczyła Kasjańską. Siedziała na łóżku i szarpała się skrępującymi ją pasami. To Alicja zapaliła światło, trącając włącznik stopą. Teraz wiła się ze wściekłością, aby się wyswobodzić. Zdołała uwolnić prawą dłoń. W krótkiej przerwie od wrzasku Anna usłyszała potok przekleństw, którymi Kasjańska obrzucała wszystko i wszystkich wokół. Jastrzębska rozejrzała się po pokoju. Rot miał czerwoną twarz, zaciśnięte pięści, napięte całe ciało. Żyły na jego szyi były tak nabrzmiałe, jakby miały zaraz pęknąć, Pozostali patrzyli na niego otępiałym wzrokiem, ale nie poruszali się, jakby nie mogli się zdecydować, czy to sen, czy jawa. Nie wychodź z łóżka! krzyknęła do Alicji. Ale kasjańska nie przestała się szamotać. Ostrzegano ich wiele razy, że to się może stać z każdym z nich dlatego przywiązywano ich na noc do łóżek. Ostrzegano, że mózg może różnie zareagować na przedłużenie rdzenia a najczęstszą komplikacją jest dezorientacja graniczna. Profesor Por wyjaśnił, że jest to rodzaj zaburzenia, które przechodzą wszystkie dzieci w okolicy drugiego roku życia. Jeszcze niedawno mylono je z koszmarami sennymi, ale nie taka była prawdziwa natura tego zjawiska. Por sądził, że jest to uwięzienie na granicy snu i jawy, gdy zmysły odbierają część zniekształconych bodźców z rzeczywistości i odnoszą je do marzeń cennych. Efektem jest najczęściej uczucie bezgranicznego przerażenia. Wybudzenie z tego stanu nie jest możliwe, a każdy dodatkowy bodziec potęguje poczucie osaczenia, na które odpowiedzią jest agresja. Wszystko miało jednak ustąpić samoistnie po kilku godzinach. Alicja! krzyknęła jeszcze raz, ale widziała na jej twarzy determinację graniczącą z szaleństwem, zrozumiała, że nie powstrzyma jej słowami. Wyszarpnęła dłonie z pasów. Miała wąskie nadgarstki, a pielęgniarzowi nie chciało się nabijać dodatkowych dziurek, więc oswobodziła się prawie bez wysiłku. Szybko rozpięła pozostałe klamry i zsunęła się z łóżka. Koszula nocna podwinęła się. Zauważyła na nogach czarne łby grafiksowych bolców otoczone wyspami spuchniętej fioletowej skóry. Stanęła na gładkiej zimnej posadce równocześnie za lisją. Nogi ugięły się pod nią, poczuła okropny ból. Złapała się barierki łóżka, żeby nie upaść. Alicja dotarła już do Olgierda i szarpnęła go za ramię. Czy ona nie czuje bólu? Pomyślała Anna. Zbudź się, Olgierd, zbudź! krzyczała. Zbudź się do kurwy nędzy! Anna zauważyła, że Kasjańska nie jest całkowicie przytomna. Chwiała się na nogach. Rot patrzył na twarz Alicji. Szarpał się i krzyczał. Nie poznawał jej. Prześcieradło zsunęło się i Anna zobaczyła, że w niektórych miejscach bladoczerwone szwy na udach mężczyzny rozłażą się i cieknie z nich gęsta czarna krew. Anna pokonała na chwiejnych nogach trzy metry, dzielące ją od łóżka Olgierda i chwyciła kasjańską za ramię. Próbowała odciągnąć Alicję, ale ta pchnęła ją na ścianę. Anna upadła na podłogę. Pas biodrowy zaskrobał beton i zostawił na nim białą rysę. Uniosła się z wysiłkiem na łokciach. Rot zaczął się szarpać gwałtowniej, a jego krzyk przeszedł w skowyt. Skórzane pasy trzeszczały. Skierował przekrwione oczy w stronę Alicji, ale patrzył przez nią, jakby była przezroczysta. Anna wstała, rozglądając się wokół. Wszyscy mieli podniesione głowy, ale nikt nie oswobodził się z pasów. Tylko mole próbował. Hlaszka i sznurowski wydawali się oszołomieni i niezdolni do reakcji. Znów przeniosła wzrok na Olgierda. Jego twarz była mokra od potu. W kącikach ust ślina zamieniła się w gęstą pianę, która spływała na szyję. Całe ciało napięło się. Alicja szarpała go, ale Rot nie reagował. W krzyk wkładał całą siłę. Anna zaczepiła dłonie o pas biodrowy Alicji i pociągnęła najmocniej jak tylko umiała. Kasjańska chwyciła się barierki łóżka. Metalowe kółka zapiszczały. Łóżko odjechało na metr i stalowa rama uderzyła Alicję tuż nad kolanami. Syknęła z bólu. Anna wcisnęła się między łóżko i Kasjańską. Chciała ją odepchnąć, ale wtedy skórzany pas okalający prawy nadgarstek rota pękł. Dłoń mężczyzny wystrzeliła w stronę jastrzębskiej. Odchyliła tułów, ale było już za późno. Silne, grube palce zacisnęły się na szyi. Napiła mięśnie karku i przycisnęła podbródek do klatki piersiowej, ale chwyt był zbyt mocny. Rot zaczął ją dusić. Widziała, jak Alicja łapie go za ramię. Wbija w ścięgna, zaciska zęby, przelewając w dłonie wszystkie siły. Anna! Nie słyszała już jej krzyku, słyszała już tylko własną krew pulsującą w uszach. Jasne światło w sali powoli bladło. Zanim wszystko oblekła ciemność, zauważyła jeszcze, jak Alicja puszcza krwawiące przed ramię rota i palcami zaciska mu skrzydełka nosa. Poczekała, aż wykrzyczał z płuc całe powietrze i drugą dłonią zasłoniła mu usta. Za późno. Dla Anny za późno. Wszystko zgasło. Nagle rozbłysk jasnego światła. Anna chwyciła powietrze jak topielec, którego ktoś w ostatniej chwili wyciągnął na powierzchnię. Szyja pulsowała bólem. Przełknięcie śliny bolało tak, jakby przez gardło przeciskał się granitowy głaz. Otworzyła oczy. Leżała na betonowej podłodze. Zobaczyła metalowe pręty i łączące je wypukłe spawy od spodu Łóżko szpitalne wyglądało jak kraty więzienia. Olgierd już nie krzyczał. Było przy nim dwóch ludzi w białych butach i sięgających kolan kitlach. Jak się nazywasz? usłyszała. I przed oczami pojawiły się usta mężczyzny. Potem poczuła na twarzy jego palce. Powiedziała nazwisko, ale nic nie usłyszała w odpowiedzi. Spróbowała jeszcze raz. Gardło i szyja zabolały. Gdy przeciskały się przez nie słowa, usłyszała szept, własny szept. Lekarz wydawał się zadowolony. Pomógł jej wstać. Zobaczyła, że jeden ze stojących przy łóżku Olgierda wyjmuje właśnie igłę z jego ramienia. Rot był już spokojny, ale żyły na skroniach nadal mu pulsowały. Lekarz poprowadził Annę do łóżka. Dzisiaj dam ci wyjątkowo coś, byś szybciej zasnęła, powiedział, kiedy przypiął ją pasami. Będziemy musieli sprawdzić, czy nic ci się nie stało. Zobaczyła jeszcze, jak wciska igłę strzykawki w wenflon na nadgarstku. Potem zapadła w pozbawiony marzeń sen. Pierwszy tydzień składał się dla Anny wyłącznie z bólu. Tydzień siedem dni. Każdy dzień po 24 godziny. Ból zmienił ten tydzień w rok. Ból był w stanie dzielić jednostki czasu, które bez niego były elementarne i niepodzielne. Sekunda radości, sekunda smutku, sekunda uniesienia. Sekunda to chwila, mgnienie dla każdego innego uczucia, ale nie dla bólu. Ból dzieli sekundy. A rezultat tego dzielenia potrafi podzielić na coś jeszcze mniejszego: czy ludzki mózg wtedy zwalnia, by przetwarzać każdą szpilkę bólu? Natura to zwykła kurwa to było jedno z niewielu zdań, które wystękała kasjańska, gdy przenieśli ich do nory. Sekundy pełzły powoli, identyczne jak krople wody, ból był nieuchwytny. Ćmił wszędzie równie silnie. Kilka pierwszych dni rozmawiali niewiele. Nawet sznurowski zaniechał propagowania swoich teorii. W ciszy, panującej w norze, słychać było tylko stęknięcia, a w nocy tłumiony szloch. Nie wiedziała, kto płakał. Pewnie każdy po trochu. Ona też. Anna wstała z łóżka ósmego dnia. Miała dość kleiku, którym karmili ich od tygodnia. Chciała coś pogryźć, mimo tego, że żołądek był pełen, czuła się głodna. Z obrzydzeniem popatrzyła na krwisto czerwone mięśnie rozpięte między grafitowymi bolcami. Tkanka była pokryta mleczno-białą błoną, która miała chronić przed zakażeniem patogenami. Anna była naga, każdy z nich był nagi, i chciała. Pokrywały tylko te kawałki obcego mięsa. Tam, gdzie wisiały, tuż nad jej skórą, czuła pulsujące ciepło, jak czyjś niecierpliwy oddech. Juncker pierwszego dnia powiedział im, że ból nie ma realnej podstawy. To był ból podobny do fantomowego, ale nie wywołany brakiem, tylko nadmiarem. Nowa tkanka, mówił, jest traktowana jak obca. Odrzucona przez pierwotną, niekontrolowaną przez was wystarczająco dobrze część muszczka. Wiecie, gdzie jest muszczek? Tam szukajcie kontroli i ulgi w bólu. Szukajcie połączenia z nową tkanką. To męczące, ale im szybciej je osiągniecie, tym szybciej przyjdzie ulga. Nie łudźcie się jednak, że ból zniknie całkowicie. On tam zawsze będzie. Musicie z nim żyć. Jesteś świnia! — Junker! Zwykła, niemiecka świnia! — stwierdził chlaszkę, stękając od bólu. Anna z trudem rozpoznała jego głos. Po każdym słowie chwytał oddech, jakby wspinał się po stromej drodze, a nie leżał bez ruchu na łóżku. Anna próbowała się zastosować do rad Junkera. Szukała drogi do tych mięśni, ale po dziesiątkach godzin starań... Pozostawały dla niej obcym ciałem, pasożytem, pijawką. Musiała walczyć z pragnieniem, bo oderwać jak mięśnie od ciała. Porumówił, że to spowoduje jeszcze większy ból, ale czy można było mu wierzyć? Skąd on mógł wiedzieć, co się stanie? Zresztą, nie miała zamiaru teraz wszystkiego zaprzepaścić. Coś się w niej zmieniło. Czasami zastanawiała się, czy stała się żołnierzem. Może czuła się winna Miała dług wobec Junkera? Bo ją wzmocnił? Ósmego dnia Zwlekła się z pryczy I spojrzała na zegar Za dwanaście pierwsza Idę zjeść Powiedziała Ktoś idzie? Nikt nie odpowiedział Nikt się nie ruszył Anna ściągnęła z szafki szmatę Którą kazano im się przykrywać Gdy wychodzili z nory to był koc z wyciętą dziurą na głowę. Dostali też sznur, by zawiązać go w pasie. Patrzyła z obrzydzeniem na zwisające z bolców egzomięśnie, jak ugotowane mięso, ciepłe, ale bezużyteczne. Jeden z nich drgnął i napiął się, jakby doznał skurczu. Nic nie poczuła. Idzie ktoś? Powtórzyła. Przed zabiegiem chodzili na posiłki razem. Podobało jej się to. Nie czuła się wtedy samotna. Rozmawiali, śmiali się. Ale wiedziała, że nikt nie będzie się teraz śmiał. Ból był za duży. Wcisnęła głowę w dziurę na kocu. Przekręciła go na szyi tak, by swobodnie wychodziły ręce. I ścisnęła sznurkiem w pasie. Jeszcze raz spojrzała na łóżka. Nikt się nie poruszył. Poszła sama. Na stołówce. Patrzyli na nią jak na wybryk natury. Nikt nic nie powiedział. We wzroku większości dostrzegała mieszankę współczucia i obrzydzenia. Spod koca wystawał fragment egzomięśnia na łydce. Gapili się na niego, nawet niczego nie ukrywając. Po co mieliby się z tym kryć? Dlaczego mieli zerkać ukradkiem? Była dla nich nikim. Wcześniej była tylko obca. Teraz była obcym dziwadłem. Usiadła przy stoliku, który zazwyczaj zajmowali dwóch żołnierzy, którzy tam siedzieli, zabrało swoje tace i przesiadło się dalej. Może myśleli tylko, że za kilka chwil dojdą inni? Nie. Wiedziała, jaka była prawda. Jej widok odbierał im po prostu apetyt. Gdy nachyliła się nad blaszaną tacą, zobaczyła odbicie swojej twarzy. Wargi miała zakrwawione, pełne rozerwanych strupów, czerwone oczy, twarz obwisłą, jak u starca. Jadła zupę powoli, czując na sobie obojętne spojrzenia. Ból ćmił silniej, gdy się poruszała. Miała wrażenie, że natura bólu zmienia się. Zaczął koncentrować się w okolicach krzyża. Tam zbiegały się arterie i nerwy obsługujące egzoumięśnienie. Wolała, gdy ból pochodził tylko z jednego miejsca. Wtedy mogła go od siebie odciąć. Ból był tam, a ona była tu. Czasami działało. Krótko, ale działało. Sekundy ulgi. Długo żyła dla sekund ulgi. Teraz sobie to wszystko przypomniała. Zgrzytnęło krzesło. Mole. Usiadł obok, przy stole. Rozpłakała się na jego widok. Nie rozumiała dlaczego. Szybko zdusiła szloch i otarła kocem łzy. Nic nie powiedział. Miał zaciśnięte szczęki. Nie patrzył jej w oczy. Wzrok wbił w stół. Żołnierze przestali się na nią gapić. Mole traktowali jak swojego. On był jednym z nich. Gdy podszedł z tacą po jedzenie, dwóch zaczęło z nim rozmawiać. Wskazywali na egzomięśnie. Mole kiwał głową, odpowiadał krótko. Ucinał rozmowy. Szybko wrócił do niej. Jedli w milczeniu. Zupa im smakowała. Pływały w niej ziemniaki, buraki i kawałki mięsa. Barszcz. Na drugie danie był gulasz. Tłusty z ziemniakami, warzywami i mięsem. Jedzenie dla żołnierzy było wiele lepsze niż dla modułowców. Musiało być. Żołnierze spali, jedli i chodzili na zewnątrz, ryzykując życiem. Ich nie można było oszukać. Wiedzieli, co jest, a czego nie ma. Nawet małe zmniejszenie racji mogło skończyć się buntem. Raz na stołówce. Żołnierze zdjęli z talerzy, i zważyli wszystkie porcje mięsa, które nałożono. Któryś z nich przyniósł uwagę z zewnątrz, na wadze ze stołówki wszystko było w porządku, ale żaden z kawałków mięsa nie miał przepisowych 300 gramów na drugiej wadze. Wyciągnięto kucharza z kuchni. Każdy z żołnierzy przeżył swój kawałek mięsa i wyplął go na tacę. Potem mięso podeptano butami i zmuszono kucharza do zjedzenia wszystkiego. Do ostatniego kawałka. Kucharz nie był żołnierzem. Cała kuchnia była cywilna. Żołnierz mógł mieć tylko stanowisko operacyjne. Żołnierz miał prawo do dobrego jedzenia i wysokiego żołdu, a ci na górze nie chcieli dawać takich konfitur tym, co nie nadstawiali karku na zewnątrz. W zwiadzie nie było magazynierów, kucharzy, lekarzy, kapelanów, prawników, psychologów, żandarmów, sztabowców, adiutantów, sekretarzy księgowych budowlańców, inżynierów i innych podobnych. Ciepłe posadki. Bez dyszących nad głową degeneratów zniknęły. Kucharz miał szczęście, że na stołówce było tylko dziesięciu żołnierzy. Zdołał zjeść wszystko. Prawie trzy kilogramy przerzutej przez innych zdeptanej butami paciai. Kucharz tłumaczył, że on dostał wszystko od aprowizatora i wagę, i mięso. Żołnierzy to nie obchodziło, ale skorzystali z informacji. Udali się do aprowizatora. Dwóch żołnierzy wojsk wewnętrznych, pilnujących magazynu, uciekło. Aprowizator mówił, że wydaje mięso na podstawie rozkazu. Drżącymi rękami podsunął papier. Przeczytali, kto go podpisał, kazali mu go zjeść i pobili do nieprzytomności. Poszli do kierownika magazynu, potem do głównego planisty zasobów. Jeżeli nikt by ich nie powstrzymał, gotowi byli pójść na samą górę, aż do mitycznej rady olbrzyma i na każdym szczeblu hierarchii wyrażać niezadowolenie, zadając ból i łamiąc kości. Czy tak dużo chcieli? Dobre jedzenie, za narażenie życia na służbie. Pochód gniewu mięsnego zatrzymał się na dyrektorze hodowli w modułach, bo interweniował dowódca kompanii. Żołnierze oszczędzili dyrektora, ale rozeszli się do Nor dopiero jak wstąpił do nich generał Herrera. Anna przypomniała sobie tę historię, bo spojrzała na wagę. Ta waga, od której wszystko się zaczęło, stała na honorowym miejscu na stoliku w rogu. Nikt nie miał prawa jej stamtąd ruszyć. I jak? Zapytał Mole, gdy skończył gulasz. Dobry całkiem. Nie pytam o gulasz, szefowo. Wiem. No to jak? Boli strasznie. A ciebie? Też nie pomaga mi ta Junkerowa magia. Jesteś w tym najlepsza. Próbujesz tego? Tak, i działa. No, na razie nie. Mole wzruszył ramionami. Junker wtedy na krzyżach obiecywał za ten ból. Tylko więcej bólu. Pamiętasz? Wierzyłem mu wtedy, ale to uniósł ręce do góry. Wielkie jak mortadela kawały krwisto-czerwonego mięsa zakołysały się lekko. To, to chyba kurwa przesada. Przestań, chlaszkę, idioto, bo się wyżegam! krzyknęła Kasjańska, patrząc jak Tomas kładzie na egzomięśniu kulkę ulepioną z chleba. Dlaczego wyżegasz, królowo? Nie pamiętasz, co mówił nasz Sensej? Mówił jeszcze, gdy wisieliśmy na krzyżu, że musimy kochać swoje ciała, albowiem z nich zostaliśmy stworzeni. Flaszkę uniósł dłonie jak nakazaniu. Potem napiął gwałtownie jak przed przedramienny i kulka wystrzeliła w górę. Próbował ją złapać w usta, ale nie udało mu się i upadła na podłogę. Dwie godziny nie leżało, mruknął. Podniósł chlebową kulkę i dmuchnął na nią, mrugając do kasjańskiej. Potem znowu położył sobie na egzomięśniu przedramiennym. Anna odwróciła wzrok od błaznującego chlaszkę. Próbowała się skupić, pogłębić kontrolę. Stało się tak, jak mówił Juncker. Ich mózgi stopniowo znalazły drogę do egzomięśnienia. Pojawiło się czucie. Rozpięte na bolcach mięso zamieniło się w ciało. Na początku nie była w stanie kontrolować mięśni, po prostu je czuła. Fantomowy ból zelżał. Zaczęli się ruszać, myć, jeść, rozmawiać i żyć. Nie było tak jak dawniej, jak przed operacją. Ból ciągle pozostawał silny. Czasami fale bólu nakładały się na siebie i wtedy musiała usiąść lub położyć się. Ciało zalewał pot. Walczyła, aby nie wrzeszczeć. Takie chwile zdarzały się jednak coraz rzadziej. Zadziałało. Wszyscy byli tym podekscytowani. Mieli teraz ciało zewnętrzne i wewnętrzne. Myślcie o nich jako o paznokciach albo włosach, przypomniała sobie tłumaczenia Pora. Tylko takich, które czują. Jeśli zużyjecie mięsień do Stanu, w którym nie będzie się do niczego nadawał, uszkodzicie go lub zerwiecie, to damy wam nowy. Mózg nie powinien nawet tego zauważyć. Mięśnie jak części zamienne. Taki mieliśmy cel i wszystko się udało. Ale zerwanie lub zużycie egzomięśni jest o wiele trudniejsze niż waszych mięśni wewnętrznych. Nie tylko dlatego, że egzotkanka jest gęściejsza, lepiej unerwiona i wytrzymalsza, ale dlatego, że jest o wiele mniej uniwersalna niż mięśnie wewnętrzne. Egzomięśnie służą jedynie do amplifikacji podstawowych ruchów nóg i ramion. U nóg to bieg, a raczej trucht, a u ramion głównie zwiększenie siły ciosu zadawanego z góry. Wasza walka bronią białą to nie będzie fektunek, tylko raczej coś jak rąbanie siekierą. Anna spojrzała na chlaszkę. Kolejna nieudana próba uchwycenia chlobowej kulki ustami. Kulka potoczyła się pod łóżko kasjańskiej, a ta nadepnęła na nią i zgniotła butem. Anna miała wrażenie że Alicja chce wetrzeć kulkę w podłogę. Dwie godziny nie leżała, powiedziała Kasjańska, odsłaniając czarny od brudu poszarpany placek. Chlaszkę podniósł chleb, wyjął z niego włosy i drobne kamienie, a potem włożył do ust i przełknął. Spod twojej nóżki i tak smakuje wybornie królowo śniegu. Ty to jesteś zdrowo pierdolnięty, Chlaszkę. Kasjańska pokręciła głową z niedowierzaniem. Drzwi otworzyły się tuż przed tym, jak chlaszkę otworzył usta do dalszych umizgów. Do środka weszli Junker i Nawrocki. — Sensei-san — powiedział chlaszkę i wyciągnął ramiona, jakby chciał przytulić Junkera. Ten go odsunął, jak niesfornego, spragnionego pieszcze i przeszedł na środek pomieszczenia, zanim przecisnął się Nawrocki. Anna podniosła się z pryczy. Egzomięśnie napięły się, blokując i spowalniając jej ruchy. Tak nie powinno być. Powinny się napinać tylko w tych momentach, kiedy były potrzebne. Niektóre, szczególnie te na ramionach, bolały jak odsłonięta szyjka zębowa. Nadal odruchowo chroniła je przed dotykiem. Musiała z tym skończyć, sądzę! że jesteście gotowi na montaż nieorganicznych części AP. Powiedział Junker. Najpierw dół, a potem góra. Nawrocki wszystkim się zajmie. Wszystko nastąpi w warsztacie. Pierwszy instruktor też tam. Potem będziecie sami ćwiczyć. O sprzęt też wytłumaczy Nawrocki. Nie jest tego wiele, ale tym, co jest, musicie posługiwać się instynktownie. AP ograniczy wasze ruchy. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Poznać wszystkie kąty. Trening. Zaczynamy zanim utrwalicie nieprawidłowe nawyki. Junker przerwał na chwilę, by zaczerpnąć tchu. A teraz odpowiem na pytania, które zadacie Nawrackiemu. Pierwsze. Tak. Nie zdejmujecie apę do snu. Macie nauczyć się w nim żyć. To wasza druga skóra. Wyjątkiem jest kask. Możecie go zdejmować przez pierwsze dwa tygodnie. Apę jest zaprojektowany do tego, żeby można było w nim spać. Drugie. Tak. Musicie trzymać broń podstawową zawsze przy sobie. Pierwszy tydzień to głównie chodzenie w pełną apę i dalsza nauka używania umieśnienia. Macie zapoznać się i przyzwyczaić do ciężaru pancerza, jego gabarytów i funkcji to wszystko, co musicie zrobić. I cały czas umacniajcie kontrolę nad egzoumięśnieniem. to zmniejszy ból i pozwoli Wam wykorzystać wszystko, co daje się wykorzystać. 3. Tak, ból przy urynacji jest naturalny. Czasem mikroboty rdzeniowe obczają organizm w zbyt dużych grupach. Pieczenie. Które możecie czuć, wynika z mikrouszkodzeń tkanki i stanu zapalnego. To minie. To pali, sensei. Pali jak twarz po kpinie królowej śniegu! jęknął Chlaszkę płaczliwym głosem. Cieszę się, że wrócił Ci humor, Chlaszkę. Juncker tym razem go nie zignorował. Słyszałem, że przez pierwsze dni płakałeś jak dziecko. Hej! oburzył się Tomas. Prawdziwi mężczyźni też płaczą. Ja się nie wstydzę ani jednej, ani jedmiuśkiej łzy. Zresztą te łzy to na myśl o bólu, który jakiś podły niemiecki prosiak zadał naszej księżniczce i naszej królowej. Widziałeś się wtedy? Mnie dusza wtedy bolała, rwała, jak na żywca wyciągana ósemka. Anna uniosła się wyżej, żeby zobaczyć twarz Junkera. Była bez wyrazu jak skała, ale głos zmienił się, kiedy odpowiadał. Był w nim smutek. Ostrzegałem was przed tym bólem. Jeszcze na krzyżach. Uczciwie ostrzegałem. Sensei, po co to wszystko? Zapytał chlaszkę. Będziemy ratować świat? W tych apę? Zabijemy pokali? Wyzwolimy ludzi? Będziemy bohaterami? Nie, chlaszkę. Świat ma w dupie, co zrobicie. To nie film, ani nie gra komputerowa. Nie uratujemy świata. Będziecie robić zwykłą żołnierkę, tylko trudniejszą. Pójdziecie na robotę... I zrobicie ją lub nie, przeżyjecie albo umrzecie. To tyle. Anna usłyszała kasjańską, na długo przed tym, jak ta otworzyła drzwi. Poznała jej głos. Alicja krzyczała coś, ale echo i zwykłe odgłosy toczącego się dnia nie pozwoliły Annie rozróżnić słów. Wszyscy na nią czekali. Chyba idzie? Stwierdził Sznurowski zupełnie niepotrzebnie. Kiedy to powiedział, wszyscy w norze już słyszeli ją doskonale. Spojrzeli w stronę drzwi. Mole i Rot usiedli na pryczychlaszkę, żeby lepiej widzieć Kasjańską, jak wejdzie. Łóżko trzeszczało, jakby za chwilę miało się zarwać. Kasjańska poszła pierwsza z Nawrockim na założenie AP. Nie było jej prawie cztery godziny. Anna oblizała wargi. Alicja wykrzykiwała za drzwiami przekleństwa. Było ich o wiele więcej niż zwykle. Słychać było też drżące od gniewu głos Naprockiego. Drzwi gwałtownie się otworzyły. Do środka wyszła kasjańska wapę. Pancerz zakrywał całe ciało, oprócz głowy. Kask trzymała w lewej dłoni, a w prawej parę czarnych rękawic. Anna otworzyła bezwiednie usta. Skorupa pancerza nie przelegała do ciała. Przeciwnie. Wydawał się masywny i ciężki, szczególnie od pasa w dół. Nie był nawet człowiekokształtny, Z i zwinnej Kasjańskiej zrobił coś na podobieństwo dwunożnego czołgu. — I co? — warknęła Kasjańska, zatrzymując się na środku nory. Jej ruchy były niezgrabne i nieskoordynowane, jak upijanego. — Jak jakiś pierdolony, kurwa, goryl. Co? — Gorylica — Sprostował słusznie Sznurowski, który starał się zawsze każdą wypowiedź zamknąć na ostatni guzik. Kasjańska spojrzała na niego z gniewem, który potrafiłby stopić stal. — Tak, Gorlica, bez góry wyglądam jak jakaś jebana tankietka, dupa szeroka. Wolałam już włożyć wszystko. — Musisz obciąć włosy — powiedział Nawrocki. — Mogą się wkręcić w mechanizm. Zwiążę w koczek! Przerwała mu Kasjańska. — Nic się nie wkręci — Musisz obciąć włosy, powtórzył Nawrocki. Tak, tak, szkoda takich włosów, poparł ją Chlaszkę. Ja mogę zrobić też kłosa albo fręcza, fręcza też umiem. Kasjańska spojrzała na niego przychylnie. Wzruszył ramionami. Kasjańska uniosła brwi. Warkocz, królowo, i chciałem powiedzieć, że dla mnie jesteś nadal piękna. Jak ukochana ciężarna żona. Wiem, że warkocz! Co ty myślisz, że głupia jestem? Nawrocki westchnął. Kasjańska położyła się na łóżko. Wszyscy ciągle się na nią gapili. To następny zapytał Nawrocki. Anna bała się, że Ape będzie drażnił egzomięśnie, ale tak nie było. Na początku czuła pieczenie na lewym udzie, ale powiedziała o tym Grunowi, a ten zabrał część pancerza do warsztatu. Gdy założyła ją na nowo, uczucie pieczenia ustąpiło. To przez pochwę na nadziak. Była przesunięta względem szyny przeznaczonej dla mięśnia. I stąd to pieczenie wytłumaczył. Wiemy, że odczucia bólu mogą być różne. Niektórych piecze, innych kuje. Różnie bywa. Anna wybrała nadziak na swoją drugą broń białą. Rewolwer kinetyczny powędrował na tylną część uda. Tak jak zresztą u wszystkich. Nikt nie zdecydował się na kaburę w pochwie wewnętrznej. Dla Anny, nadziak był naturalnym wyborem. Preferowała precyzyjne uderzenia w czułe punkty, nad brutalną siłę. Kerinen doradzał jej tę broń jako podstawową dla prawej wiodącej ręki. Chodzenie w apie nie sprawiało trudności, kiedy podłoże było równe, ciężar pancerza nie przeszkadzał przeciwnie. Annie chodzenie wydawało się lżejsze niż kiedykolwiek. Było tak, jakby nagle zredukowano siłę ciążenia, jakby ktoś przeniósł ją na księżyc. Tłumaczono im, że to efekt ułożenia mięśni w precyzyjnie dostosowanych szynach na apie, które zresztą były dodatkowo wypełnione nieorganicznym lubrykantem. Wszystko oprócz chodzenia po równym podłożu stało się jednak piekielnie trudne. Ciało natrafiało niemal wszędzie na bariery których wcześniej nie było. Mogła usiąść, biodra zginały się do 100 stopni. Mogła skręcać tułów, ale plecy i brzuch musiały być niemal cały czas wyprostowane. Tak samo głowa, ruch był tutaj mocno ograniczony, szczególnie w płaszczyźnie pionowej. Łączenie szyi z kaskiem działało w nienaturalny sposób. Musiała poruszać głową w kierunkach kardynalnych jak robot, najpierw w bok, potem do góry. Tylko wtedy na nie stawiały oporu. Stawy ramienne i łokciowe były najbardziej ruchome, niemal tak samo jak u przeciętnego człowieka. Potrzebowali ich do walki i wspinaczki, więc konstruktorzy zrobili wszystko, by ich nie ograniczać. Tylko ruch nadgarstka był blokowany, gdy nasuwałam mankiety na dłonie. Nogi w stawach biodrowych poruszały się jak wahadło, tylko w przód i w tył i minimalnie na boki. Bez zwolnienia blokady stopa przesuwała się tylko w górę i w dół. Utrzymanie równowagi podczas biegu z tak ograniczonym ruchem w biodrach wymagało bardzo dużego doświadczenia. Wszystko, czego nauczyli się do tej pory, nie miało już zastosowania. Równowaga musiała być uchwycona w całości na górze, tak jak u akrobaty balansującego na linie. Przez pierwsze dni przewracali się, nawet biegnąc na równym betonie. Lewandowski miał ubaw. Sztuką nie jest upaść, tylko szybko się podnieść, powtarzał. Najgorsze było jednak swędzenie. Dostali od gruna elastyczny drapak, ale i tak w większości wypadków na nic się nie przydawał. Miało to swoje dobre strony. Mało jest zabawniejszych rzeczy niż Johan Mole, czochrający się o ramę łóżka jak niedźwiedź. Na początku Anna miała trudności ze zmieszczeniem się w drzwiach. Niemal za każdym razem zaczepiała o framugę. Jej ciało miało teraz dwukrotnie większą objętość. Szczególnie grube były uda i talia, gdzie mieścił się pas biodrowy. Wcześniej myślała, że będzie wyglądała trochę jak ci żołnierze na starych filmach, którzy zamknięci byli w futurystycznych egzopancerzach. Tylko że tamte egzopancerze nie zaburzały proporcji. Jak to, że nadal wyglądali ludzko i elegancko, a petaki nie był. Przekształcał ich w pochylone, nieco do przodu garbate goryle. Na norurki wyglądały, jakby ich ciała udarto ze skóry, odsłaniając włókna mięśni, żyły i ścięgna. Do tego lśniły trochę, bo ciągle wypływał z nich lepki bezbarwny lubrykant. Byli więc jako ślizłe garbate goryle. Do tego szyba kasku. Była nie do końca przezroczysta. Widzieli twarz żołnierza, jedynie z bliska i pod nieostrym kątem. Szybę mogli unieść tylko od dołu do wysokości grzbietu nosa. Annie to odczłowieczenie nie przeszkadzało. Była do tego przyzwyczajona w modułach. Tam zawsze patrzyli na nią jak na wybryk natury. Inni też dawali sobie radę. Najgorzej znosiła to Kasjańska. Nie chciała dać tego po sobie poznać, ale stała się jeszcze bardziej pyskata i bezczelna. Pięknej kobiecie, przyzwyczajonej do zazdrosnych spojrzeń, trudno z dnia na dzień przekształcić się w gorylicę. Anna czuła się jednak szczęśliwa. Wszystko zmierzało ku końcowi. Wszystko układało się w całość. To już nie mogło długo potrwać. Wiedziała że będzie w stanie zabić Okai i dotrzymać umowy z pojęczycą Wtedy wróci do Doroty. Miała tylko nadzieję, że nie ukażą ją za dezercję. Jak wykonają zadanie, nikt nie będzie karał przecież bohatera. Dla Anny zadanie było priorytetem. Junkerowi udało się z niej zrobić żołnierza. Najpierw zadanie, potem przysięga złożona pojęczycy.